Masz, macie? Gotowi? Leci. Bartek, nagrywa się czy nie? Tak, tak. Dobra. Marcel, u ciebie też? Tak. Dobra. Czołówka, take pierwszy. I want a shadow to the world so they know my sweet baby loves me so. She got me going. Ja na pewno tym filmem chciałem pokazać w ogóle dorosłym, mi się wydaje, że jak dorośli by to obejrzeli, jak naprawdę wygląda życie nastolatków. No może nie stricte takie jak jest w filmie, czyli cały czas ćpają, piją alkohol, to może nie w ten sposób, ale jak w zasadzie mają problemy, uczucia, coś takiego chciałem pokazać stricte, że osoba dorosła ogląda film i mówi ok, czyli to tak wygląda. A nie jak na przykład niektórzy wymyślają sobie stricte słowa młodzieżowe. Śledzisz Majkę. Majka, chodzi, ją śledzisz. Akcja. Proszę bardzo. Dziękuję. Tym razem nie zapomniałaś. No jak to praca z dziećmi jest dosyć ciężko, ale myślę, że Ala i tak sobie bardzo dobrze poradziła. Na pewno była grzeczniejsza niż Marek. Przy produkcji mamusi. Scena 13, ujęcie pierwsze, take pierwszy. Jak zaczęliśmy pracować z Alą, to było ciężko na początku. Dobrze, że mieliśmy Jarka przy sobie, który trochę moje nerwy odciągał od niej, bo czasami nie nauczyłem się jeszcze pracować aż tak dobrze z dziećmi i przez to czasami mówiłem do niej takimi słowami stricte, jakbym mówił do swoich rówieśników. Co prawda Jarek czasami też trochę nadużywał swojego, że tak powiem, swojej mocy i mówił stricte jak totalnemu noworodkowi, gdzie ma iść i tak dalej, więc to Ala czasami też dobrze rozumiała. W straży często prowadzimy szkolenia właśnie dla osób młodszych i jako że jestem najmłodszy z całej naszej jednostki, z czynnych członków, to jestem często brany pod uwagę przy tego typu szkoleniach, pokazach i tak dalej, więc nie było to dla mnie nowe doświadczenie. Miałem też już wprawę, jako że mam młodsze kuzynostwo, właśnie Ala jest moją młodszą kuzynką, więc też dużo czasu z nimi spędzam, więc to nie było żadne wyzwanie dla mnie. Jedyny kłopot był taki, że martwiłem się o to, czy Ala będzie miała na tyle sił, żeby cały czas z nami współpracować, ale spisała się na medal, z czego jestem niezmiernie dumny. Obracasz się. I akcja. Mariola, tam się dom pali. Miałeś podejść. Dobra. Akcja. Mariola, tam się dom pali. Dobra, jeszcze raz. I akcja. Mariola, tam się dom pali. Super. Quentin, na dobrą sprawę nikt. Quentinem znamy się już naprawdę szmat czasu. Dobrze znamy się od 2 lat. Coś takiego, od momentu, kiedy pierwszy raz zaczęliśmy pracować przy naszej pierwszej produkcji pod tytułem Psycholog. Grałem tam wtedy główną rolę. W zasadzie Quentin do mnie napisał niespodziewanie, bo nie było to w ogóle planowane, żebym tam zagrał. Natomiast poznaliśmy się przez naszego wspólnego znajomego i widywaliśmy się zawsze co roku u niego na urodzinach. No i właśnie 2 lata temu nastąpił moment, kiedy to w chyba marcu albo w kwietniu Kamil do mnie napisał, czy nie chciałbym u niego wystąpić w filmie. No i jakoś tak to dalej się potoczyło, że pracujemy po dziś dzień. I w pierwszy dzień nowy zawsze ma tak zwane kręcenie wora. Wojtek Kosowski zaprosił mnie na swoje 18 urodziny
i tam spotkałem się z Kamilem, okazało się, że był. No i w sumie większość czasu na tej 18 spędziłem z nim. Rozmawialiśmy tam o filmy, o tych filmach, które on kręci, no i ogólnie tam też o koszu, wspólnych tam zainteresowaniach. I później, parę dni później do mnie napisał, że nasza wspólna znajoma mnie mu poleciła, że jestem dobry w organizacji ludzi, że jestem taki ogarnięty i tak dalej. No i się mnie zapytał, czy chciałbym być jego kierownikiem produkcji. No na początku tam nie wiedziałem, co to jest, potem mi tam wytłumaczył plus minus o co chodzi. No i powiedział mi tam termin, kiedy byśmy to nagrywali. No i stwierdziłem, że w sumie w porządku, no bo raz, że lubię Kamila i spoko było mu pomóc. Dwa, że widziałem wcześniejsze jego filmy i no podobało mi się to, co robią. A trzy, że no zawsze to jest jakieś nowe przeżycie, można się czegoś nauczyć, coś przeżyć, nie? Żeby nie było monotonnie. Nie, dobra, uwaga! Gotowi? I akcja! Ilma sprawiła ci największą trudność? Wydaje mi się, że na pewno nagrywki w Ujeździe, bo jednak mieliśmy być w domu o godzinie 23. Dojechaliśmy o 3 w nocy. Więc no, konsekwencje były różne. Właśnie ujazd to... Natomiast wydaje mi się, że ujazd, pod względem logistycznym, ujazd był najcięższy do ogarnięcia. Było tam naprawdę dużo scen, były to już późne godziny, więc pracowaliśmy też przy wielkim zmęczeniu i nie byliśmy się czasem w stanie dogadać, bo wszyscy byli wszędzie i czasem był problem, żeby kogoś złapać. Natomiast mówię, ta środa też była taka ciężka. I nagrywanie, gdy Mikołaj Pieszyński bierze narkotyki i gdy przychodzi do niego Gosia. To było wtedy jeden dzień, to była środa, pamiętam, i wtedy dopadło nas takie duże zmęczenie. I już nikt nie wyrabiał praktycznie. Bardzo podobała mi się scena, jak w środę nagrywaliśmy, jak Dominik, to znaczy Mikołaj, wciągał narkotyki. I później w filmie, jak było to pokazane, a w tle leciała muzyka Let It Snow. Co ty robisz? Ciągam. Też się skuj. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? No, owszem, wiem. Skubuj się. Czyli bomby, wariacik. Proszę tutaj. Ja w zasadzie najbardziej to się chyba inspirowałem wtedy, żeby poruszyć narkotyki, to inspirowałem się postacią Rue z Euforii. Hey, I'm Rue. I'm an addict. Tak wymyśliłem właśnie, że ten Mikołaj może być trochę jak ta Rue, ale trochę bardziej też jak nasz aktor Dominik i to tak skomponować i wyszedł Mikołaj. Czyli rola Mikołaja była pisana tak pod Dominika? Stricte. Totalnie jak już wymyśliłem sobie Mikołaj Pieszyński, to musiał być Dominik Dęboj. Nikt inny by tego nie zagrał. Nawet Jarosław Lewandowski by tego nie zagrał. Zaraziłaś całą drużynę na niebezpieczeństwo. Siebie i drużynę. Wiesz, co mogło się stać? Mogłaś zginąć! Najlepiej się bawiłem, nagrywając scenę w straży, ponieważ mogłem wtedy ubrać się jak strażak w cały Nomex. Byłem w wozie strażackim i było to takie, no może nie z dzieciństwa trochę. To była twoja ostatnia akcja! Zamierzam się do odwołania! Dlaczego? Bo jako jedyna chciałam uratować życie i biegłam do tego płonącego budynku! Naraziłaś życie swoje i drużyny! Zamierzam cię! Akcja, którą odpaliłem tam w tej scenie, to takie rzeczy zdarzają się naprawdę. To są pojedyncze przypadki, że coś takiego się dzieje. Że faktycznie strażak dostaje taki ochrzan od swojego przełożonego. To normalnie nie ma to miejsca, to jest troszkę naciągane, natomiast nie mam problemu z podnoszeniem głosu na planie. Sceny, gdzie moja postać jest agresywna, jest zła, zdenerwowana w taki dosyć mocny sposób, nie są dla mnie problemem. Nie mam problemu z wprowadzeniem się w taki stan. Więc takie sceny pomagają mi też czasem się rozluźnić, wyładować napięcie. Mariola jest uczestniczką Straży Pożarnej. Nie wiem, czy można powiedzieć słowo uczestniczka, ale raczej należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma młodszą siostrę i jej życie potoczyło się w ten sposób, że niestety rodzice nie są obecni w jej życiu. Ale radzi sobie, jest bardzo opiekuńcza, bardzo troskliwa i robi wszystko, co w jej mocy, żeby zapewnić siostrze jak najlepsze życie.
Chyba bym się zaprzyjaźnił z Mariolą, bo była najbardziej troskliwa i taka, że można było jej zaufać. Nie ma to nic wspólnego z aktorką, którą ją grała. Nie ma to nic wspólnego, od razu mówię, każdy żeby to wiedział. A którą najbardziej lubię? No chyba swoją, Wojtka. Serio, uwielbiam tego gościa. Bo to był taki chłop, który ma po prostu na wszystko wywalone. Pokazywał trochę nam, że nie można się wszystkim dookoła przejmować. I że warto mieć tak jakby swoje zdanie, być takim indywidualistą. Moim ulubionym fragmentem filmu będzie chyba monolog, ponieważ doceniam bardzo to, że nauczył się całego tego monologu na pamięć. Mówił to tak dosyć swobodnie, dosyć realistycznie, że naprawdę można było się wczuć w to, co on miał nam do przekazania, że opowiedział pokrótce swoją historię. A poza tym mówił to też na dużym zmęczeniu, bo to było podczas nagrywek w Ujeździe. I no, to jest jedna z moich ulubionych scen. Historii. Zakochałem się w dziewczynie, która cały czas szła po swoje. Miała wszystkie przeszkody, niczego się nie bała. Wiecie, miała swój cel w życiu. Nie było dla niej żadnych barier. No i w końcu zdobyłem się na odwagę i wyznałem jej miłość. A ona wtedy rzuciła mi się w ramiona i mnie pocałowała. To był serio najcudowniejszy moment w moim życiu, a ona to najlepsze, co mnie w nim spotkało. Scena ze specem była najśmieszniejsza. Autentycznie, jak pisałem tą scenę, stwierdziłem, kurde, Kamil, napisz to tak, jak ty byś był tym specem. I masz wprowadzić zakłopotanie Mikołaja. No i tak wyszło. Dzięki za to. Zajebiście. Zajebiście. Siedzi? Siedzi, tylko jeszcze dwa ujęcia. Pierwszy raz w roli speca, to nie była duża rola. Na początku trochę się stresowałem, wszyscy mówią, że fajnie wyszło. No, nie będę ukrywał, że nie wyszło to źle. Może kiedyś znowu bym spróbował swoich sił przed kamerą. To musiałaby być jakaś taka rola, która by mi rzeczywiście podpasowała i w którą mógłbym się tak wczuć. Bo ta rola speca to było tak w sumie biegu trochę, bo okazało się, że jedna osoba tam nie może zagrać. I wtedy Jarek do mnie dzień wcześniej powiedział, że jest taka i taka rola, tam nieduża i czy chciałbym spróbować. No i powiedziałem, że okej. W głównej mierze patrzę na to, czy dana osoba będzie dostępna w ogóle. Bo nie ukrywając, nieraz pisałem do osób z pytaniem, do swoich bliskich znajomych na przykład, czy by wystąpili u nas w filmie. Jako statyści. Nie musieliby nic robić, tylko stać w jednym miejscu i udawać, że coś tam robią. Wielokrotnie spotykałem się z odmową, nawet dosyć stanowczą, z wszelkimi różnymi wymówkami. Taką chyba najbardziej popularną było to, że nie mają czasu, gdzieś tam wyjechali, ale również też czasem wchodzili w grę rodzice. Natomiast głównie patrzę na to, czy dana osoba będzie dostępna i czy da radę być, czy jeżeli powie, że tak, Jarek, będę, to czy ta osoba faktycznie będzie. Na tym najbardziej mi zależy. Nie ukrywam, później na drugi plan schodzą faktycznie, czy dana osoba nadaje się do tego, czy odpowiednio to zagra. Ponieważ jakoś jesteśmy zawsze to w stanie tak zwaną magią kina sprawić, że będzie to wyglądało lepiej niż wygląda to w rzeczywistości. Moim ulubionym fragmentem jest scena, gdzie Kamil, który grał Wojtka, rozmawiał z Krzyśkiem na imprezie. Uważam, że Kamil bardzo fajnie zagrał i całkiem nieźle, przerażająco nieźle idzie mu udawanie pijanego. Baśka miała, fajny biuł. Wojtek, przestań, o co ci chodzi? Najbardziej z gry aktorskiej jestem zadowolony z chyba Kamila. Siedem chwilisków, ale ty przecież imprezą od 18 minut jest. No wiem, no nic mi nie jest. Najbardziej mnie zaskoczył. Zawsze myślałem, że będzie stał tylko i wyłącznie za kamerą, że będzie tylko i wyłącznie reżyserem, będzie pisał scenariusze, a on pokazał, że jeśli trzeba, to potrafi też wskoczyć przed kamerę i przebrać się i zagrać zupełnie inną postać, więc naprawdę zaskoczył mnie tym, pozytywnie oczywiście, i naprawdę podziwiam go za to. Powiem, akcja, gotowy? Tak, dawaj, lecimy, nie śpimy. No dobra, jednak dziadziu, nie włączaj. Jednak nie włączajcie. Jesteśmy dobrymi kumplami, bardzo go lubię, szanuję go. Mamy dużo takich zainteresowań, które nas łączą. Na planie uważam, że bardzo dobrze się z nim pracowało, ponieważ no, Kamil zawsze ma jakąś swoją wizję,
Aczkolwiek, jeżeli przedstawił mu się jakiś pomysł i okaże się, że ten pomysł jest lepszy, to zawsze jest otwarty na te właśnie propozycje. Kiedy widzi, że jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się pracować, daje nam też chwilę wytchnienia. No i mówię, jest taka luźna atmosfera na planie, głównie też dzięki niemu, że nas tak nie ciśnie. Nie, ale to zaraz. Maria z tej skanapy. Nie no, praca z Kamilem jest akurat całkiem w porządku. To jest człowiek, który zawsze ma swoją wizję i który jest też otwarty na różne propozycje, więc nikt na planie nie czuje się zmuszany do czegoś, a zawsze można to wszystko przedyskutować. Znowu ćpałeś? Znowu, kurwa, mać ćpałeś? Dobra, dobra, jest dobrze. Teraz tak. Dobrze to zrobiłeś? No. Tylko idziesz tak powoli. A, że woli. Wyobraź i pytam się i zaczynasz go. W cyklu całej naszej współpracy mieliśmy takie właśnie dwa momenty przełomowe, tak. Rokicze są drugim takim momentem przełomowym, gdzie faktycznie wznieśliśmy się na nowy poziom w jakości naszych produkcji. Naprawdę wyciągnęliśmy wnioski z naszych poprzednich produkcji. Pierwszym takim momentem przełomowym był moment po filmie Nad Opiekuńczy, gdzie z Kamilem się ostro pożarliśmy. Naprawdę doszło nawet do tego, że planowaliśmy już z sobą nigdy więcej nie współpracować. Stwierdziliśmy, że nie, to nie ma sensu, koniec, kończymy to i już więcej nie chcemy się widzieć na oczy. Stwierdziliśmy jednak, że trzeba byłoby zakopać topór wojenny, bo zostaliśmy zaproszeni do udzielenia wywiadu w Radio Park. I Kamil do mnie napisał, że stwierdził, że no, w sumie miałem w tym bardzo duży wkład, no i wypadałoby, żebym też się pojawił. Poszliśmy tam razem, przed udzieleniem wywiadu wyjaśniliśmy sobie wszystkie kwestie i stwierdziliśmy, że będziemy pracowali dalej, z czego się niezmiernie cieszę, bo prywatnie z Kamilem się dogadujemy i jest to naprawdę dobry przyjaciel. Akcja. Zajebiście! Ja jestem z siebie dumny, że przez 2 lata pracując przy filmach zorganizowałem taką grupę, jaką teraz obecnie jesteśmy. Jesteśmy wszyscy znajomymi i nikt się nie czuje obco. Nawet jak jest nowa osoba, to się nie czuje obco. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with a bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anyway.